Kochani, zawsze się muszę potem na się podrawać na wizji. Naprawdę tego nie robię normalnie. Jakiś tik. Dzisiaj jesteśmy znowu w kuchni. Choć jesteśmy przy moim stole i przy mojej kawie, ale taki jest obyczaj naukowo, jeśli chodzi o nasze kuchenne niedziele. Wiecie co? Pomyślałam sobie po tym ostatnim materiale o robieniu chleba, gdzie całkiem kilka osób, prywatnie lub w ramach komentarzy, pozdrawiamy Maćka Gawlikowskiego, podzieliło się swoimi uwagami, swoimi przepisami, w ogóle to bardzo, bardzo miłe, że dzisiaj wejdziemy trochę głębiej w temat, dlaczego te rzeczy, które najbardziej lubimy, jak to się dzieje, że są, że pachną upieczonym i są takie brązowiutkie i przyjemne i kruche. Chrupiący chlebek, nie? Albo taka naprawdę soczysta w środku, chrupiąca na wierzchu pieczeń. I choć mięso i chleb nie mają ze sobą wiele wspólnego, strukturalnie i naukowo, oczywiście wszystko składa się z atomów, ale to przy tej okazji opowiemy o reakcji. De facto są dwie i obie występują, ale karmelizację przełożymy sobie na kiedy indziej, bo to też jest taka osobna opowieść. A dzisiaj opowiem Wam o reakcji Maillarda. Nie musicie zapamiętywać nazwy, to nie o to chodzi. Po prostu jest taki świat chemii, która powoduje, że kochamy jeść. Będziemy rozmawiać zatem o jednej z reakcji, która zachodzi wtedy, kiedy robimy creme brulee i tą skorupkę. I pamiętacie ten moment, kiedy Amelia bierze łyżeczkę i uderza w skorupkę creme brulee. To jest też mój ulubiony moment, mój ukochany francuski deser. I chcę Wam się o tej reakcji Maillarda trochę opowiedzieć, bo ona się przydaje w ogóle. Znaczy zrozumienie, o co chodzi i jak to zrobić. I potem sobie będziecie mieli te bardzo cudownie wilgotne, miękkie w środku i chrupiące na wierzchu pieczenie. Tylko trzeba ogarnąć temat. To samo z chlebem. Zacznę może od takiej ulubionej mojej sceny, poza Amelią oczywiście, w Igraszkach z Diabłem Dorty. Pamiętacie taki moment, kiedy Marcin Kawad jest po raz pierwszy kuszony i on jest głodny, a tutaj mu przynosi ten mały diabeł pieczonego kurczaka. I wtedy Marcin mówi takie zdanie, które będzie dzisiaj mottem tego naszego spotkania o reakcji Maillarda. Tyle nam tu o onym ogniu piekielnym bają, a nikt ci człowieku nie powie, że na nim się kuraki pieką. To może i ta smoła piekielna nie taka straszna. Dlaczego to będzie naszym mottem? Bo reakcja Maillarda dostarcza nam niesamowitej przyjemności z jedzenia, ale czyni jedzenie nieco mniej odżywczym, bo ona wykorzystuje cukry, które są w jedzeniu, a cukry są odżywcze, dostarczają nam energii i zamienia je w coś, czego trawić nie umiemy. Ale za to daje smak i zapach. Nieco mniej odżywczym i nieco bardziej toksycznym, ponieważ powstają związki, między innymi akrylamid, który jest neurotoksyną. Także wiecie, z tym przypiekaniem i zjadaniem spalonego lubimy. Wielu z nas lubi. Mój mąż na przykład uwielbia, jak bagietka jest taka opieczona. Ale to nie jest do końca zdrowe. Tak bym to ujęła. Więc kuraki na rożnach piekielnych oraz Amelia z łyżeczką są tu po to, żeby nas naprowadzić na myśl, po co smarujemy ciasto na chleb wodą, ja to mówiłam w zeszłym tygodniu, albo białkiem, albo roztrzepujemy jajko, albo białko jaja, albo posmarujemy mlekiem, albo posypujemy cukrem, albo jeszcze lepiej takim roztworem miodu. Dlaczego po mięsie smarujemy taką marynatą, która tak naprawdę składa się z wina i miodu, lub piwa i miodu, lub cydru i miodu.
bo chcę, żeby nam ładnie zbrązowiało i skruszało. I to się właśnie dzieje w ramach reakcji nieenzymatycznych, ale wymagających ciepła. No bo ja wam kiedyś tłumaczyłam, że enzym to jest takie białko, ono ułatwia zachodzenie reakcji chemicznych. Ono obniża tak zwaną energię aktywacji, więc chodzi o to, że na początku, żeby dwie cząsteczki ze sobą się zderzyły, albo się rozerwała jedna cząsteczka na dwie, potrzeba energii na ogół. No i na początku trzeba tej energii naprawdę przywalić. I to jest tak zwana energia aktywacji. I enzym sprawia, na przykład utrzymując te dwie cząsteczki, które mają ze sobą potem zrobić boom i połączyć się, w dużej bliskości, przez jakiś moment. I to wystarczy. Enzym zatem działa tak. Ale te reakcje, o których dzisiaj mówimy, są nieenzymatyczne. W ogóle żadne białko ekstra nie jest potrzebne. Ale, uwaga, w reakcji Maillarda są potrzebne aminokwasy i cukry, bo ona przebiega dzięki temu, że te związki ze sobą reagują. I muszą to być cukry redukujące, w przeciwieństwie do karmelizacji, o której opowiemy kiedy indziej. Co to znaczy cukier redukujący? Że jakbyśmy sobie kiedyś w domu chcieli się zabawić mojego chemika i chcieli sobie zrobić lusterko z związków srebra i szybki, to takim cukrem moglibyśmy generalnie pomóc sobie to lusterko zrobić. I kiedyś wam, może będziemy ciągnąć te nasze spotkanie i kiedyś wam to pokażę, jak się ten wirus skończy, jak się też robi takie lustra. Pewnie w szkole, przynajmniej w moim pokoleniu, pokazywano taką reakcję i robiła pani na chemii. Więc cukry redukujące redukują inne rzeczy, inne związki. I zwracam waszą uwagę, że cukier kryształ, sacharoza, to, co mamy na ogół w cukierniczce, takim cukrem redukującym nie jest. Natomiast glukoza, czyli na przykład miód, bo ma jej bardzo dużo, albo fruktoza, czyli na przykład sok z agawy, który jest praktycznie niemalże czystą fruktozą, czy mannoza, czy galaktoza, cukier, jedna ze składowych cukru mleka, to są właśnie cukry redukujące i tego się trzymamy. Więc jeśli chcemy, żeby nam ta reakcja Maillarda, czyli taka seria przemian chemicznych, których pomaga ciepło, i powiem wam, że to nie jest tak, że to jest jedna reakcja, więc to są jakieś substraty, a na końcu jest konkretny produkt, to jest wieloetapowe i w ogóle może pójść w dowolne strony, to jest taki fajny proces. Pewnie ten noblista z chemii mógłby świetnie opisać, jak to się odbywa, bo to nie do końca jest jasne i nieco tajemnicze. Chociaż skutek końcowy jest znany i z kuchni, i z chemii. Tą reakcję opisano już ponad 100 lat temu, wymyślono, że ona tam zachodzi i opisano to. I ona zachodzi w ten sposób, że najpierw powstają takie, bardzo ładnie się nazywają, takie związki amadorii. I to polega na tym, że najpierw węgle i azoty w tych cukrach i tych aminokwasach się sprzęgają. Czyli powstaje z liniowego czegoś, powstaje pierścień. I one są wonne. Mamy wiele związków z chemii organicznej znanych nam. Na pewno ktoś zrobił jakiś kiedyś dowcip z kwasem masłowym nauczycielowi, prawda? I śmierdziało. Więc wonne związki w chemii organicznej to w ogóle podstawa. Ale i pirazyny są jednymi z nich. I jak sobie weźmiecie i kupicie w sklepie paczkę krakersów, ale takich prawdziwych, nie? I świeżych. I otworzycie ją, to jest taki zapach. Albo dobre, świeże, palone orzeszki. No i to właśnie tak pachnie. Te pirazyny. I one potem znowu kondensują, czyli pierścienie się robią takie wielopierścieniowe, do melanoidyn. A melano oznacza ciemny, brązowy. Dlatego my mamy w skórze melanocyty i to są nasze komórki, które dają pigment naszej skórze, tak? One nas chronią też przed szkodliwym promieniowaniem UV, tenże pigment w tych melanocytach. One są też źródłem, jeśli coś się z nimi dzieje niedobrego, to są źródłem bardzo groźnych nowotworów, czyli czerniaków, tak? Więc melano oznacza, że coś brązowieje i ciemnieje. I teraz reakcja Maillarda zachodzi też w temperaturze pokojowej, ale na ogół podgrzewamy. I na ogół najlepiej takie najwięcej nieszkodliwych dla zdrowia, a nadal brązowe i chrupiące, to jest temperatura 120-150 stopni. No ale tak, to można sobie co najwyżej leciutki biszkopt, nie? Suflet. Natomiast no jednak gorętsze są te nasze piwerniki. Przy czym, ja bym powiedziała tak, ja osobiście nie przekraczam 180 stopni, chyba że przepis wyraźnie mówi, że trzeba.
No i jak nie gotuję z przepisów, to też się takimi rzeczami nie bardzo przejmuję. Oczywiście, kiedy obsmażamy coś na patelni, na przykład kawał pieczeni, zanim ją będziemy piec, żeby w środku była wilgotna, a na wierzchu skorupkowata, to trzeba tą skorupkę zrobić. Pamiętacie, mówiłam Wam na naszym pierwszym kuchennym spotkaniu, że to polega trochę na tym, żeby najpierw wrzucić do czegoś gorącego i żeby na wierzchu szybko doszło do pewnej reakcji i zamknięcia tej wody, która jest w środku, żeby nam potem nie wyciekała. I tutaj ta skorupka nie tylko będzie smaczna, pyszna i w ogóle, ona zachowa tą wilgotność w środku i tego mięsa, i tego chleba, i czego byśmy tam, i crème brûlée. Czemu nie? Powyżej 180 stopni bowiem zaczyna się pojawiać dość dużo tych związków szkodliwych, takich jak akrylamid. Wiecie, jak się w biologii molekularnej używa się akrylamid, bo się robi z niego takie żele, na których rozdziela się białka albo DNA, więc z akrylamidem rzadza pan prat, ale tego nikt nie dotyka bez rękawiczek i nikt z tym nie pracuje inaczej niż pod wyciągiem, czyli w takim kapturze, jak macie wyciągi nad kuchenką gazową, ale to znacznie potężniejsze są tam te cugi powietrza w takich profesjonalnych wyciągach chemicznych, bo to jest neurotoksyna naprawdę, więc trzeba uważać. Nie przepalajcie swoich potraw. Tak. W kuchni trzeba umiar zachowywać. I teraz bajeczka ewolucyjna. Znaczy, bajeczka. Ewolucja na to patrzy trochę tak, bo wiecie, zwierzęta. I dlatego nie karmcie swoich piesków i kotów jakimś tam kawałeczkiem chlebeczka albo pieczeni. To jest dla nich bardzo niezdrowe. Zwierzęta nie trawią już od poziomu tych związków amadori, nie trawią ich. One im bardzo szkodzą, one nic z tym nie potrafią zrobić. Więc dla psa trzeba dawać jedzenie dla psa, a dla kota dla kota, a dla chomika. Ludzkie jedzenie jest dla ludzi. Odkąd jakiś bardzo kosmaty nasz przodek, który siedział jeszcze na drzewie i prawdopodobnie był homo habilisem, wrzucił kawał czegokolwiek do ognia, którym się przez przypadek przechował z powodu, że piorun walnął w drzewo i spróbował, że to w ogóle jest okej, bo był głodny. Dokonało się w nas prawdopodobnie na styku tej żywności i nas, ze względu na jej wykorzystywanie, które, jak kiedyś opowiadałam, jest zdrowe, bo pozbawia chociażby drobnoustrojów chorobotwórczych, tak? Jemy bezpieczniej, jeśli jemy upieczone, niż gdybyśmy jedli surowe mięso. Jest je łatwiej strawić i jest bezpieczniejsze bakteriologicznie, czy w tej chwili wirusowo. Natomiast zwierzę tego nie umie zrobić, a ten człowiek przez te 2 miliony lat czy półtora swojej historii ewolucyjnej, spory milion z ogniem, tak sądzę, przynajmniej nawet jeśli nie umiał go sam rozpalać, to umiał go przechowywać, człowiek nauczył się trawić te związki. Więc one mu tak strasznie, strasznie nie szkodzą. No chyba, że właśnie je przypalona namiętnie i bardzo lubi. To trzeba trochę uważać z tym. I jest taki koncept ewolucyjny, który właśnie mówi, że zwierzęta, że trzeba, warto znaleźć te mutacje w naszym genomie, które pozwoliły nam wejść do kuchni, stworzyć kuchnię. Kuchnia to palenisko przede wszystkim. Także mamy w sobie, w swojej genetycznej historii, w swojej ewolucyjnej historii, w swoim genomie z dużym prawdopodobieństwem takie miejsca, które powodują, że dzisiaj przygotujecie sobie ten kawałek mięsa na pieczeń jedzielną, pięknie go obsmarujecie właśnie taką namoczką z wina, piwa, cydru i miodu, posolicie, obsmażycie, wsadzicie do, jak się mówiło w miejscu, skąd pochodzi moja mama, do rury i upieczecie coś pysznego, chrupiącego i soczystego w środku. Czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję.